Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Wiele miesięcy temu na kanale pojawił się materiał opublikowany w cyklu Historia jednego Myśliwca, który był w całości poświęcony francuskiemu samolotowi myśliwskiemu z okresu II wojny światowej, DeWatinowi D520. Zapowiadałem wówczas, że w miarę swoich możliwości będę starał się przygotować całą serię poświęconą samolotom D-520, które uważam za jedne z ciekawszych i bardziej interesujących samolotów II wojny światowej, ponieważ był to samolot. Umieszczony na bocznym torze, no bo nie oszukujmy się w takiej zbiorowej pamięci historycznej, to prawie każdy potrafi wspomnieć i powiedzieć, co to był Spitfire, Hurricane, Mustang czy Messerschmitt. Natomiast gdybyśmy Zapytali o D520, no to byłby z tym drobny problem. Niestety, później pojawiły się inne tematy, inne wątki, i jak do tej pory zbyt wiele filmów związanych z D520 na kanale się nie pojawiło, a szkoda. Tak czy inaczej, po zakończeniu kampanii francuskiej. Twórca samolotów D-520 Emil Tewatin udał się na emigrację w obawie, z jednej strony przed prześladowaniami ze strony Niemców, z drugiej strony był też oskarżany o kolaborację z tymi Niemcami. Tak czy inaczej, w teorii mógł się ukrywać na terenie strefy, która nie znajdowała się pod niemiecką okupacją, ale zamiast tego wolał wyjechać. I ku zaskoczeniu wielu jego wybór padł na Hiszpanię, gdzie od 1924 roku znajdowała się wytwórnia lotnicza Hispano Suiza, która odegrała sporą rolę podczas zakończonej w 1939 roku hiszpańskiej wojny domowej. Podczas wojny pomiędzy republikanami nazywanymi czasami czerwonymi i nacjonalistami nazywanymi białymi lub po prostu faszystami, fabryka została ewakuowana do Alicante, które znajdowało się dość głęboko w strefie republikańskiej. Później na terenie zakładów zaczęto produkować m.in. radzieckie samoloty, które wytwarzano tam na licencji. Były to chociażby samoloty I-16, które przez Republikanów były nazywane Moska, a przez nacjonalistów Rata. Jednocześnie na terenie kontrolowanym przez nacjonalistów również utworzono filię wytwórni, która tam z kolei zajmowała się montażem i naprawą włoskich samolotów myśliwskich. Fiat CR-32 Chiri. Pierwsza seria samolotów zbudowanych w Hiszpanii trafiła do jednostek liniowych w 1938 roku. Natomiast ostatnie maszyny Fiat CR-32 miały zostać ukończone w 1945 roku. Jednakże już wówczas były samoloty te traktowane jako egzemplarze muzealne. Pomimo tego trafiły do jednostek liniowych, w których pozostawały aż do 1953 roku, przy czym w ciągu tych ostatnich 8 lat służby Fiaty CR32 były wykorzystywane głównie do wykonywania zadań szkoleniowych. Tak czy inaczej wytwórnia potrzebowała ludzi z głową, którzy mieli dobre pomysły na budowę nowych maszyn. Znany francuski konstruktor był dobrym kandydatem do podjęcia pracy w zakładach. Oficjalnie Wytwórnia zaprosiła konstruktora do zbudowania nowego samolotu myśliwskiego, który podczas prac otrzymał robocze oznaczenie HS-50. Maszyna, która była projektowana w Hiszpanii, pod wieloma względami była rozwinięciem samolotu D520. Uznawanego za najlepszy samolot myśliwski produkowany przed wybuchem II wojny światowej we Francji. Już po wprowadzeniu do produkcji samolotów D520 zaczęto opracowywać nowe wersje, które otrzymywały różne robocze oznaczenia. Można tutaj wspomnieć o D521, D522, D523, D524, D525 czy D530. Próby rozwoju tej konstrukcji podejmowano także po wojnie, gdy opracowano m.in. wersję pływakową, która nosiła oznaczenie HD780 oraz D790. No i ta ostatnia miała zostać wykorzystana jako samolot pokładowy, jednakże w obu przypadkach, z tego co wiem, skończyło się jedynie na projekcie. Jednym z takich projektów, który był całkiem zaawansowany, był HS-50, który jest bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Projektowany samolot miał być całkowicie metalowym dolnopłatem, zamierzano zastosować śmigło o zmiennym skoku, zmiana skoku miała odbywać się z wykorzystaniem systemu elektrycznego. W samolocie miał zostać umieszczony silnik Hispano Suiza HS8912Z. Pomiędzy cylindrami silnika zamierzano umieścić działko, które miało stanowić jeden z głównych elementów uzbrojenia samolotu. Oprócz tego maszyna miała otrzymać system przeciwoblodzeniowy na krawędzi natarcia skrzydła, a także na śmigle. Ponadto w samolocie zastosowano wiele rozwiązań pochodzących z włoskich myśliwców Fiat CR-32, m.in. przełożono z tamtego samolotu hamulce, które były umieszczone na kołach oraz rozrusznik, który był wykorzystywany do odpalania silnika. W samolocie zastosowano także samouszczelniające się zbiorniki paliwa. Przewidywano możliwość zastosowania kabiny ciśnieniowej, która pozwalałaby na zwiększenie pułapu lotu do 12,5 tysiąca metrów. Oprócz tego kabina pilota miała zostać opancerzona, no i według wstępnych planów zamierzano zastosować szkło, które miało wytrzymać trafienia. Pocisków kalibru 7,92 mm. Samolot miał też wykorzystywać kilka rozwiązań, które zostały zastosowane w brytyjskim Spitfire'ze. Nie powinno więc dziwić, że bardzo szybko zainteresowanie projektem zaczęli wykazywać przedstawiciele hiszpańskiego lotnictwa wojskowego. W grudniu 1942 roku projekt zaczął przybierać realne. Kształty. Według wstępnych obliczeń maszyna miała bez problemu wchodzić na pułap 16 000 metrów i osiągać prędkość maksymalną 670 km na godzinę. Według obliczeń, samolot miał być lepszy od swojego francuskiego pierwowzoru. Zakładano, że będzie w stanie bez problemu wymanewrować Messerschmitta BF-109, zresztą podobnie jak D-520. Zakładano, że na pułapie 2000 metrów HS50 będzie w stanie wykonać 180-stopniowy zakręt z prędkością 500 km na godzinę. Uzbrojenie miało składać się z 20 mm działka HS404 które miało strzelać przez piastę śmigła oraz czterech karabinów maszynowych, dwóch synchronizowanych Breda Safat kalibru 12,7 mm, które miały zostać umieszczone w skrzydłach. Wspomina się także jeszcze o dwóch karabinach maszynowych MG 17 kalibru 7,92 mm. Karabiny maszynowe Safat miały mieć zapas 350 sztuk, Pocisków na lufę, natomiast karabiny MG-17 miały mieć zapas 1000 sztuk pocisków na lufę. W kabinie zamierzano umieścić niemiecki celownik, który został wyjęty z Messerschmitta BF-109, który także był używany przez Hiszpanów. Nie było to zbyt dobre rozwiązanie. Ponieważ niemiecki celownik był zaprojektowany z myślą o dwóch karabinach maszynowych, które były umieszczone nad silnikiem i strzelały przez tarcze śmigła, zastosowanie takich karabinów oznaczałoby jednak, że konstrukcja HS-50 będzie bardziej skomplikowana, a tego nie chciał producent, który z jednej strony musiał liczyć się z tym, że możliwości które były w Hiszpanii po wojnie były dosyć ograniczone a z drugiej strony chciał jak najszybciej ten projekt zrealizować w projekcie zaczęły natomiast pojawiać się nowe i dość zaskakujące wymagania które pochodziły od hiszpańskiego dowództwa obejmowały one między innymi obronę Tylnej półsfery samolotu. Jak już wspominałem, niektóre pomysły były tutaj co najmniej dziwne, ponieważ oczekiwano na przykład zamontowania dwóch karabinów maszynowych albo systemu, który będzie wytwarzał zadymienie, żeby utrudnić celowanie do tego samolotu. Oprócz tego, pod skrzydłami maszyny Planował producent umieścić zaczepy, które będą pozwalały na przenoszenie dwóch bomb o masie 50 kg/100 kg, albo pod kadłubem jednego zaczepu na bombę o masie 200 kg. W marcu 1943 roku kierownictwo firmy Hispano Suiza zwróciło się z prośbą do władz państwowych o przyznanie środków na budowę prototypu. Bardzo szybko okazało się, że zainteresowanie władz państwowych przeminęło z wiatrem. Zamiast przysłać pieniądze, władze państwowe wysłały rozkaz zaprzestania wszelkich prac związanych z powstaniem nowego samolotu do końca tego roku. Wzbudziło to naprawdę duże zaskoczenie w firmie. Główną przyczyną spadku zainteresowania ze strony hiszpańskich sił powietrznych były Obiecane przez Niemców dostawy nowych samolotów myśliwskich Messerschmitt BF-109G. Hiszpańscy ochotnicy uczestniczący w walkach na froncie wschodnim mieli okazję zapoznać się z tymi maszynami i wydali o nich bardzo pozytywną opinię. Spodziewano się, że w firmie Hispano Suiza zostanie rozpoczęta produkcja licencyjna Messerschmittów BF-109G2, no a jednocześnie, jeżeli władze Hiszpanii wydałyby, Duże pieniądze na opracowanie własnego samolotu bojowego, no to byłoby trochę głupio, gdyby okazało się, że ten samolot ma gorsze osiągi niż ten sprowadzony z Niemiec, i utrzymywanie dwóch typów bardzo podobnych samolotów w linii po prostu mijałoby się z celem. W czasie, który pozostał do nakazanego przez władzę zakończenia projektu, udało się zbudować drewnianą makietę, która posiadała uproszczoną konstrukcję względem tej, którą zamierzano zastosować w prawdziwym samolocie. Nadawała się natomiast do przeprowadzenia testów systemu hydraulicznego. Który miał być zastosowany w podwoziu HS-50. We wrześniu 1944 roku hiszpańskie siły powietrzne ostatecznie porzuciły program budowy samolotu HS-50, a pracujący do tej pory na terenie Barcelony Emil de Vuelta po raz kolejny musiał szukać pracy. Towarzyszył mu zatrudniony w wytwórni Hispano Suiza Manuel Serda. Ponieważ obaj panowie nie zamierzali tracić czasu, zdrowia i nerwów na czekanie, co będzie się działo i jak potoczy się wojna w Europie, to obaj inżynierowie zwrócili się z propozycją podjęcia współpracy do ambasady Argentyny. Jednakże na miejscu potraktowano ich jako niezbyt mądrych. Wprawdzie zdecydowano się ostatecznie zawrzeć porozumienie i przewieźć. Obu inżynierów oraz dostarczony przez nich projekt samolotu D600 do Argentyny, ale od samego początku uważano, że nie będzie to zbyt udana konstrukcja, ponieważ technika poszła do przodu, a obaj inżynierowie od wielu lat nie mieli dostępu do najnowszych rozwiązań technicznych. Szybko okazało się, że prowadzenie dalszych prac rozwojowych nad Samolotem D600, które były realizowane w Argentynie, nie ma większego sensu. Wskazywano m.in. na to, że w trakcie II wojny światowej technika, jak to już wspomniałem, poszła do przodu i pojawiły się samoloty z napędem odrzutowym. Emil de Wattin spróbował swoich sił w budowie samolotu odrzutowego i zbudował dość ciekawie prezentujący się samolot z napędem odrzutowym, który jednak nie wzbudził większego zainteresowania Argentyńczyków. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie jest dość oczywista, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w tym czasie Argentyna mogła liczyć chociażby na sprowadzenie prawdziwego artysty, jeśli chodzi o projektowanie samolotów bojowych. Kurta Tanka, który przeszedł bardzo długą drogę od projektowania nieco pokracznych samolotów takich jak FW-56 do prawdziwego dzieła sztuki, jakim był FW-190. D9. W tych warunkach utrzymywanie francuskiego inżyniera o dość wątpliwych osiągach z czasów, gdy pracował we własnym kraju, nie było najlepszym rozwiązaniem dla Argentyńczyków. Pomimo tego pozwolono mu dokończyć projekt. Samolot noszący oznaczenie FMA IAE27 Pulukwi 1 został zbudowany w 1947 roku. Powstał tylko jeden prototyp, który jednak, jak już wspomniałem, większego zainteresowania nie wzbudził. Wróćmy natomiast do drewnianej makiety, czyli do HS-50. Samolot miał 10,5 metra rozpiętości, 8,77 metra długości, 3,55 metra wysokości. Powierzchnia nośna samolotu wynosiła 14,5 metra kwadratowego, a jego maksymalna masa startowa miała wynosić. 2803 kg. Jednostkę napędową miał stanowić silnik o mocy 1300 koni mechanicznych. W przypadku HS50 trudno powiedzieć coś więcej na temat osiągów ponad te, które były wyliczone przez inżynierów, ponieważ był zbudowany tylko jeden egzemplarz, który był na dodatek drewnianą makietą. Jednym słowem, ciekawy projekt, który został potraktowany mniej więcej tak jak Polski Skorpion w latach 90., Szanowni Państwo, dzisiaj z mojej strony to już. Wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. A jeśli tak było, to będzie mi bardzo miło, jeśli wesprzecie Państwo moją działalność. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu. Drugim sposobem wsparcia jest wsparcie za pośrednictwem serwisu YouTube. Wspierający za pośrednictwem YouTube'a. Otrzymują wcześniejszy dostęp do filmów, filmy tylko dla wspierających, a także inne drobne bonusy. Bardzo dziękuję za wirtualną kawę i serdecznie pozdrawiam widzów wspierających: Tomasza Mroszka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę. Mikołaja Jakuba Barskiego, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rosparę, Piotrka Karute, Grabka, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Roberta Nowosada, Filipa Wysoczańskiego, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pankins, Sana oraz Heny Agliego. Wszystkiego dobrego i ugułem przeciętnie na dzień dzisiejszy debesta i ugułem całe te i dziękuję za tą wypowiedź. Do widzenia, cześć i czołem.